Rozpoczął się sezon motocyklowy. Policjanci apelują do wszystkich uczestników ruchu drogowego o bezwzględne przestrzeganie obowiązujących przepisów, zwłaszcza ograniczeń prędkości. Motocykliści muszą przede wszystkim pamiętać o tym, że włączając się do ruchu, oczywiście są pełnoprawnymi uczestnikami ruchu drogowego, niemniej jednak często zachowania brawurowe takiego motocyklisty, gdzie nie włącza on kierunkowskazów, zmienia pasy ruchu, jedzie środkiem na przykład jezdni pomiędzy samochodami, powoduje to, że kierowcy nawet mogą nie zauważyć z uwagi na nadmierną prędkość takiego kierującego, tego, że on do nich się zbliża, że będzie podejmował jakieś manewry. Apel dotyczy wszystkich uczestników ruchu, także kierowców samochodów. Bądźmy ostrożni. Dla jednych slogany, dla innych wartościowe przesłanie. To właśnie brak ostrożności i brawura często jest przyczyną wypadków. Wielokrotnie apelujemy wraz z policją o niekierowanie pojazdu, gdy jesteśmy pod wpływem alkoholu lub nieprzekraczanie dozwolonej prędkości, a jednak dochodzi do takich przykrych zdarzeń. Przykładów nie trzeba daleko szukać. Pod koniec marca nietrzeźwy 35-letni motocyklista nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Po krótkim pościgu został zatrzymany. Badanie alkomatem wykazało, że miał ponad promil alkoholu w organizmie. Stworzył zagrożenie w ruchu drogowym. W Gowinie 20-latek kierujący Fordem zjechał na pobocze i uderzył w drzewo. Mężczyzna poniósł śmierć na miejscu.